tak, czy przypadkiem te osoby, które prowadzą sejmiki ziemskie i ten sejm walny, one nie są sterowane przez osoby trzecie? Czy nieznane siły? Tak, nieznane siły. Ponieważ zawsze się mówi o jakichś spiskach, to jest jak kogo stoi gdzieś, komuś tam płaci, siedzi w kieszeni i tak dalej, a później pociąga za sznurki. I to jest wręcz, w internecie tego jest full, a więc po prostu te osoby muszą się wytłumaczyć. Tak, tylko żeby się wytłumaczyć, to musi być jakiś zarzut, albo jakiś wniosek. Nie, musi się przedstawić, ale musi się przedstawić, że powiedzmy to funkcjonuje na tej zasadzie, że ktoś tam niesie. Powiedzmy, wystarczy oświadczenie publiczne, tak mi się wydaje, że nie działają nam na mnie osoby trzecie, albo po prostu moje kwestie finansowe są czyste, no chyba, że skłami, no to jaki problem? No to już mniejsza o to, ale już sam fakt, co mnie tu zastanowiło, że nie wszystkie sejmiki ziemskie publikują materiały i tak jakby po prostu, jakby się czegoś bały, no to tam sobie gadali i tak dalej, ja się nazywał sejmik ziemski, no ale nikt inny przy dzisiejszej technice, technologii, no nie wie. Dzisiaj to na przykład to pójdzie w eter, ale inne sejmiki, i to niedawno był wrocławski, to przyszedł facet, on sobie nie żył kamery. A więc to w ogóle nie ma czym rozmawiać. To jest założenie, że jest jakoś. Z tym, że do tego wniosku rzeczywiście założyłem, że w zasadzie oprócz ziemi wrocławskiej nie założyłem. No właśnie. Wiem, że dzisiaj mamy już opublikowane ziemi częstochowskie. Przychodzimy na premier, no i my też opublikujemy, że tam nawet gdzieś takie to dobra. Teraz tak, jeszcze jest taka dość ważna kwestia. To jest tak zwane milczenie mafijne. Omerta to się nazywa. To już wszyscy na pamięć znają, że to jest omerta, że ktoś milczy. I to jest taki punkt odnośnie strategii energetycznej. Słuchajcie. To nie żadna tajemnica. Ja zrobiłem już wręcz nawet film na podstawie jednego artykułu, który jest tak udokumentowany bardzo dobrze, że się w głowie nie mieści. Słuchajcie, wiecie co robimy? To jest taka kwestia, gdzie wszyscy milczą. W sumie to jest bardzo dla wszystkich polityków. Na to, co tam w ogóle mówimy. Dlaczego oni wszyscy milczą? Oni milczą od lat 70. Czyli mamy komunę, mamy kapitał, tak? Czyli demokrację, nie? Mamy komunę, kapitał i tak dalej, ale wszyscy siedzą cicho. Otóż bardzo dobrze wiemy, znaczy przynajmniej część wie, ja już to zrobiłem film, ale był artykuł o tym, że my siedzimy na gigantycznej niecce ropy, gazu i źródeł geotermalnych, mało tego, materiały strategiczne w ilościach ogromnych. I na ten temat nikt nic nie mówi. Po prostu i to już jest ile demokracja funkcjonuje od 89 roku, tak? A wcześniej było to znane w komunie. Znaczy wcześniej też była demokracja. No dobra, socjalistyczna. No dobra, ale powiedzmy jakiś ten system funkcjonował. I teraz tak, i wszyscy się do cicho. Tutaj tego rzucają się, tu wybory, tutaj wszyscy się angażują, tu gdzieś tam latają, powiedzmy, nie namawiają na to wszystko. Ja nie należałem nigdy do żadnej partii i też nie chodziłem nigdy na wybory. Jedyne chyba poszedłem na wybory, jak miałem 18 lat, jeszcze z moją mamą. No, to wtedy. Ale nie o to tutaj głównie chodzi, co tam ja tam robiłem i nie. Natomiast chodzi o taką kwestię, że my mając gigantyczne złoża, buduje się gazoport i się ma ściągać z Kataru. A wiecie, co to jest Katar? Jak przyciągniemy z Polski, więc nad Bałtyku, to Niemcę, cały, bo to jest akurat Niemcka i jest wyciąg, powiedzmy, przez Ukrainę, przez Krym, przeciągniemy przez Turcję i przez Irak, dojedziemy do Zatoki Perskiej, do Kataru, to z Kataru będzie wożone drewno do lasu, czyli ten gaz, do gazoportu w Świnoujściu. A więc, no słuchajcie, no paranoja. A czy już dobrze zrozumiałem, że Katar korzysta z tej samej Niemcy, która jest... Tak, tak, dokładnie. Katar to wszystko, co tam pompują te koncerny amerykańskie w Kuwejcie, w Katarze, Dubaju, w Emiratach. To jest to samo Niemcy, to jest to samo źródło. Tylko początek, ta najgłębsza ta część, znajduje się w Polsce. I to mamy na to jest papier. Jaki wniosek? Dlaczego tego nikt nie ujawnił dotąd? Nie wiem, czy to ujawnił, bo to będzie właśnie wykonane. No dobrze, specy, w porządku.
Pytanie, czy ci spece coś powiedzą na ten. No to, to jest jakiś ale wniosek. Nie są na razie ktoś ten specem, nie? Tak, to jest specem. No i pytanie, czy ci... No zaraz wyjdziesz szybko z worka, co to są za spece. Czy oni to powiedzą? Bo na razie to po prostu po internecie hulaj jest po prostu hiciowe. Powiedzmy i film, i artykuł takiego pana, który to opracował. No w swojej chodzi, tam jest materiały strategiczne, tam jest antracyt wałbrzyski. Słuchajcie, jak byłem w Wałbrzyskim, tam w Wałbrzyskim jest nędza i głód. Ja wiem, czym się tam ludzie zajmują. Po prostu no starsze rzeczy, bo ja tam akurat no, miałem okazję parę razy być, nie? A tam jest w niektórych miejscach antracyt. A wiesz, co to jest antracyt? Masz piec węglowy? Masz. No to weź sobie parę wiaderek, to będziesz miał piec do wymiany. To jest tak energetyczny. Co robili Niemcy? Niemcy robili węgiel, ten z śląskich kopalń, w sensie, no, wrzucali do tego węgla, do antracytu. Czyli antracyt dorzucali do tego, wymieszali i po prostu był wysoko energetyczny i go wysyłali do Anglii. Czy możemy jakiś wniosek z tego skierować do co mamy? Mamy napisy, mamy po prostu wniosek, dlaczego to jest ukrywane. Chcemy to ujawnić. Czyli żeby specjaliści się tym zajęli, to przedstawili nam to. Specjalistów już mieliśmy od czasów Gierka. Teraz o tych anonimowych, którzy nie wiem, kim są, to jest tajemnica. Niech się wypowiedzą. Niech się wypowiedzą. Ale on nie powiedział. Niemiecka ropa, gaz, geotermalne. Następna sprawa. To jest też kwestia, dlaczego możemy przypuszczać, z przypuszczeniem, ale to ma ręce i nogi. Jaki jest sens gigantycznego zadłużania Polski? Jeżeli my jesteśmy tak bogaci, a wszystkich się wypędza jak bydło za granicę, to jest banicja za własne pieniądze. Zresztą niektórzy tutaj pracują za granicą, no to wiemy, o co chodzi. To w tym momencie jest zadłużenie Polski ma sens. Bo w ten sposób, kto wie, może trzeba zapytać, jakie są umowy. Może ktoś już sprzedał źródło geotermalne, a może ktoś już rowę sprzedał, to, które jest pod nami. Gdybyśmy te wszystkie nory tutaj wyburzyli i wbili wieżę wiertniczą, to mamy do wyboru do koloru. To jest to, właśnie to jest takie pytanie właśnie. Czy to już jest sprzedane, czy dopiero jest przygotowane do sprzedaży? Czy to jest pytanie do sektora walnego skomitowanego? Oni sprzedali, czy oni nie sprzedali? Nie, ale nie się zainteresowali. Żeby mogło się zainteresować. Mogło się zainteresować, nie muszą, ale no to jest wniosek. A czy tutaj jest właśnie taki wniosek, żeby nie, w tych punktach, żeby nie sprzedawać ziemi obcokrajowcom? Bo prawdopodobnie, jeżeli, znaczy to jest, jeśli powiesz? Znaczy jeszcze nic nie trzeba, ale dobra, mów. Znaczy no to ma ja na chwilę. Bo jest to taki wniosek, bo mi się też próbuję ustosunkować. Za chwilę będę pytał o kolei, być może część nie interesuje was przejdziemy dalej, nie macie zdania, a część być może macie zdanie. No bo osoby, które tam pojadą, będą musiały zabrać głos w głosowaniu. I tutaj jest też taki punkt o zakazie sprzedaży ziemi, bo rzeczywiście dlaczego w Polsce się nie opłaca wydobywać węgla, a nie ustawiają to w drodze kopalni. Nowy, całkowicie, gdzie koszt budowania jest jeszcze większy. Nie? Odnośnie właśnie kopalń, no to mamy wałbrzyskie. Kopalnie leżą tam od 30 lat, tak? Ile tam było? Do 89, wtedy zdechło wszystko. No to właśnie mamy to, ten kwestię. Dlaczego zdechło, jeżeli antracyt jest tak cenną kopaliną? Mamy jeszcze tak, tu się nic nie mówi o tych źródłach. Zresztą ja w ogóle parę lat temu słyszałem o takiej dość silnej. Znaczy to podaję jako przykład, tutaj na tym terenie, że jest, no, że ktoś tu chciał się interesować tymi geotermalnymi sprawami. Podobno Wołczyn, tutaj gdzie się znajduje, podobno jest na jakiejś po prostu na wrzątku siedzi, nie? Siedzimy na wrzątku. I teraz ten wrzątek, wiecie co? Co to jest takie źródło? Co robić wymiennik ciepła i mamy elektrownię. Czyli węgiel opychamy, a energię elektryczną mamy za fraję. No prawie za fraję, bo urządzenia kosztują, wymienniki i tak dalej. A więc po prostu to jest coś w rodzaju gejzerów, tylko że podziemnych. No i to jest odpowiednio rurę wbić, trzeba tutaj tą... No, słuchajcie, no to nie jest taka problem jakiejś tam technologii, ktoś mówi, bo dzisiaj ludzie są bardzo kreatywni, szczególnie Polacy, że po prostu, jak to się mówi, technologię wymyślą na serwetce właśnie w restauracji.
wypędzić bydło za granicę. No to właśnie teraz tak. Jeżeli chodzi... no dobra, to ja może chwila przerwy przynajmniej ze mnie. Teraz ja oddaję no, przewodniczącemu głos i idziemy dalej. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos wolny w sprawach tych punktów, które ty przeczytałem, które macie też drukowane, ewentualnie sugestie, jakie z jakim mamy się zwrócić do Sejmu Walnego? Oj, proszę, można. Przedstaw się, z jakiej ziemi jesteś. Krzatowski, ziemia Kędzierzyńsko-Kowielska. Tu zgodzę się z przedmówcą moim, który właśnie mówił o odrębnianiu właśnie tego postępowania całego i nie opieraniu się właśnie na tym, to właśnie tutaj szczególnie można powiedzieć jest ważne, by się uwolnić od takich narzutów konkretnych takich, że mu coś nie mówi. To tylko tyle, reszta to muszę się napotrzeć, bo tu podane zostały inne sukcesy, te wszystkie walory, choćby nawet te energetyka i tak dalej, to wymaga troszkę większej wiedzy na ten temat. No, to kolega tutaj akurat właśnie zasięgnął tej informacji. Ale te odreligianie jest bardzo istotne. To tyle. Czy ktoś jeszcze? Proszę. To jest pytanie. Jaka jest może nie tyle sens spotykania się, bo on jest tutaj, ten sens jest. Żeby się spotkali, chociażby omówić dla pewnej świadomości, no i upubliczniać. Ja wiem, tutaj sens jest, ale jak Sejm Walny przewiduje zrobienie takiego czegoś, że jaka miała być siła do jakichkolwiek zmian w tym zakresie. Czy jak widzi tą siłę? No bo władza obecna praktycznie w 45 przyjechała na radzieckich czołgach. No i się praktycznie nie zmieniło. Się tam w 89 roku przełożyli władzę jedni z drugich. Do widzenia zrobili kwestię tej tak zwanej no, komuny bis. No bo jest następna. To jest jedna kwestia. Natomiast pytasz o to, jaka jest strategia wpływania sejmików i na zmiany. Tak, jaka jest w ogóle ta strategia, czy w ogóle jest siła, może to jest kwestia tylko edukacji, żeby wszyscy wiedzieli o tym, a więc żeby się nie wdawali w różne jakieś tam wojny ze wschodem, czy tam zachodem, czy z zachodem na wschód i tak dalej. No bo i takie tutaj rzeczy są lansowane. Co jeszcze tutaj jest takiego, co jeszcze jest kwestia? Aha, no i kwestie prawne. Bardzo ważne. Kwestia odszkodowania. Nam się wydaje, że to są sprawy historycznie nie w ogóle nieistotne. Się okazuje, że nie taka prosta sprawa. Pan Kaczorowski, oficjalnie uznany za prezydenta, jest osobą kontrowersyjną i który był uznawany za ostatniego prezydenta. Jest osobą mocno kontrowersyjną i stoi pod znakiem zapytania, tym bardziej, że jest cały ciąg wszystkich prezydentów na uchodźstwie. I wcale pan Kaczorowski tą osobą nie jest, ale został oficjalnie nazwany. Mało tego, oficjalnie jakieś tam insygnia przekazał panu Wałęsie. No i to jest takie zapytanie, dlaczego nie ma, dlaczego Sejm Walny, to jest taki wniosek, nie zajął się kwestią odtworzenia drugiej RP. Powoduje to gigantyczną trampolinę, bardzo silną, w tym układzie, która powoduje gigantyczne bilion dolarów odszkodowania wojenne za wymordowanie 10, za zniszczenie kraju 10, za ataki Niemców na niemieckich stalerowskich na Polskę. Czyli tutaj mamy, to jest dość ważna kwestia. Niektórzy mówią, że wystarczy na miesiąc tylko otworzyć, a więc można, jest trampolina prawna do tych odszkodowań. A więc w tej chwili z punktu widzenia prawnego nie mamy odtworzonej drugiej RP. Czyli nadal jest stan wojny. Nie ma traktatu pokojowego. Jest to traktat graniczny, Unia Saudyjska i tak dalej. A więc
te kwestie prawne są moim zdaniem decydujące i taki wniosek można dać. I powiedzmy, na razie kończę. Ale tak, jeszcze odnośnie
właśnie tutaj taki jest, to jest zapytanie. Ja każdy punkt zapytał w ogóle jeszcze. Dobra, no to w porządku, może przy okazji wyjdzie, bo to wychodzi mi sprawa kontrowersyjnych osób. Na przykład kwestia tam, na przykład, że ktoś tam... Żeby się jasno zdeklarował, kto za mnie stoi. Czyli tak, bo na przykład pani, z jakieś, to są pewne osoby podane po nazwiskach, a więc po prostu one mogą być już z zasady kontrowersyjne, ale wcale nie musi tak być, ale dokładnie to jeszcze przejdziesz punktami, to powiem, o co chodzi. Prawdę mówiąc, w tej osobie tajemniczo mówi, że sam wie, o co chodzi. Ale dlatego, że właśnie nie mówi wszystkiego. Tak jest. Teraz tak, żeby króciutko, żeby nie za długo. Jeśli nie macie opinii na jakiś temat, to zostawiacie na przykład mi, ja po dyskusji tam mogę podjąć decyzję. Jeśli macie opinię, to mówicie, że tak, nie, sprzeciwiacie się albo popieracie. Tak więc pierwszy 14 listopada, pierwszy dzień, stosunek zajmowanego ziem do wyboru 25 października 2015 roku do Sejmu Senatu na Wiejskiej Włośliwa Kołasance. Jaki mam przedstawić stosunek naszej ziemi? Czy popieramy tą legalną lub nielegalną? Możemy? Za legalną czy nielegalną? Tą władzę, jaka została wybrana w tych wyborach do Sejmu na Wiejskiej. Uważam, w związku z kwestiami prawnymi, braku odtworzenia II Rzeczpospolitej, uważam, że cała władza do roku 45 jest na nielegalu, a więc dyskusja zbędna. Czy zgadzamy się z tym? Że nie ma ciągłości, znaczy bo władza komunistyczna wprowadziła tutaj swoje rządy, nie mając kontynuacji z poprzednią władzą. Jest przerwane. Nie szanując jej, nie uznając jej. I teraz jest ciągłość tej władzy. Nigdy ta władza nie stała, powinno być teoretycznie ogłoszone, że wracamy do stanu prawnego z roku 1939 i teraz jest powrót do normalności. Tymczasem mamy kontynuację, taką przeobrażenie komunistycznej władzy, która jak się okazuje rzeczywiście rządziła dalej. Czy uznajemy więc za tutaj jest wniosek, że nielegalną ustaje? Większość wie, że uznaje za nielegalną, taki pierwszy wniosek też. Uznaję za nielegalną, nic się nie sprzeciwia. Dobrze. Drugi punkt. Stosunek Sejmu Walnego Ziem do postanowień Synodu Biskupów w Rzymie zakończonego 25 października 2015 roku. Ja nie wiem, co tam oni postanowili. Ewentualnie, jak powiedzą mi na Sejmie, to nie wiedzą. Zostawiacie to mi, czy? Otwarte. Czy mogę dać? Otwarte. Mogę w waszym imieniu tam na miejscu. Trzeci punkt. Głosowanie nad uchwałą Sancytem, czy Sejm Walny powinien rozpoczynać obrady o rolnictwie za ojczyznę w drodze skargi. Wniosek Postosiewskiego i Bielsko-Bielski, a która z Kłodowskiego. To rozumiem, że jeszcze wyraźnie już wcześniej, żeby od religii. Od religii. I nie ma, Dziwa Polska nie wyraża zgody na modlitwę. Tak. Czwarty. Czy Sejm Walny w sensie prawodawczym, to jest sukcesji władzy, nawiązuje do dorobku prawnego Sejmu czteroletniego, czyli przedrozbiorowego, oraz państwowości z tego okresu, kwestie czasów saskich i elekcji Stanisława Poniatowskiego, co z państwowością drugą RP, PRL, trzeciej RP, możliwa uchwała sankcji. No trzecia RP, to już powiedzieli, jest przerobieniczne. Natomiast druga, czyli przedwojenne, czy województwo polskie, ziemia polska uznaje za legalną władzę przed II wojną światową. To założył Piłsudski, socjalista nawet, sympatyzujący z komunistami. Czy uznajemy ją za legalną, czy nie jesteśmy pewni, zostawiacie to mi, jak uważacie? Nie uznaję. Tak, bo musiałbym się doczytać więcej. Chociaż były tam pozory legalności, ponieważ powstała Rada Granicyjna, która teoretycznie miała prawo wybrać króla. Nie wybrała króla, tylko swoją władzę przekazała Piłsudskiemu. A on zrobił co zrobił, to państwo socjalistyczne. Wysoko opodatkowane, bo najwyżej opodatkowane państwo w Europie przy czasach przedwojennych. Proszę? Ja tutaj chcę od razu powiedzieć, że tak. To jest kwestia historyczna i to też bardzo ważne. Tutaj to pytanie, które tutaj zadane jest na kwestii tej drugiej, czy tam uznajemy ją legalną, nielegalną i tak dalej. My musimy się cofnąć do roku sprzed przewrotu majowego 1926. To wtedy tutaj rządził Dmowski. I oni mieli tutaj inną koncepcję Polski, ale w 1926 roku nastąpił przewrót majowy.
Piłsudskiego. I jeżeli chodzi tutaj o to pytanie, no to ja bym był skłonny do tego, że to, co powstało tutaj zaraz po pierwszej wojnie światowej, to jest legalne. Natomiast tamto, ta trzecia P, no to można powiedzmy się kłócić, no bo to był przewrót, a więc to nie była ta wersja, która była zaraz po pierwszej wojnie światowej. Tu można się powiedzmy kłócić, nie? Ale ogólnie, z punktu widzenia prawnego, odtworzenie drugiej EP, obojętnie w jakiej tej wersji, ale ona funkcjonowała, a brak tego odtworzenia, no to jest po prostu już torpeda maszynowa. To jest kwestia sporna i teraz tak. Z przyczyn dla nas oczywistych lepiej byłoby nam uznać przerwę zbiorową, ponieważ mamy kontynuację tej serii i uzasadnienie dla jej istnienia. Gdybyśmy się odwołamy do władzy Piłsudskiego, czyli przed tym zamachem jeszcze, no to tam nie bardzo chyba ten sen nie działał, nie wiem właśnie jak on był z tym. I nie wiem, czy byśmy mogli, także teraz uważam, że byśmy odwołać się do przedrozbiorowych. Czyli w tym momencie uznać tą radę regencyjną za nieupoważnioną do przekazania władzy Piłsudskiego. Czy możesz to poprzeć? Czy to by trzeba odwołać się do tej... To jest, ja bym to zostawił jeszcze do jakiegoś rozpatrzenia. No jak tam powiedzieć, to do tego czasu wyrobi sobie stanie. To jest dobrze. Tak, dobrze. To jest dobrze. No, ze mną będzie mogło pojechać 4 inne osoby, także jeden głos będzie mieli, ale zapewne są bez mowy. Czwarty punkt. Teraz piąty. Obrady nad rotą przysięgi marszałka sejmowalnego, sekretarza sejmowalnego oraz posłów ziemskich na sejmie walnym. Możliwa uchwała sankcji. Pan Wojciech Wieszczyński odwołuje się do tego, że w regulaminach sejmowych były takie przysięgi. Ja osobiście jestem temu przeciwny. Uważam przede wszystkim, że człowiek szlachetny, jak już mówimy, założenia ma zaufanie. Jeżeli ktoś każe przysięgę, to znaczy, że nie ufa, to kwestionuje tę szlachetność. Po drugie, jeśli sejmiki ziemskie odwołują się do nauk Chrystusa, i powołali po prostu za to, nie wiem, co ten Chrystus powiedział, nie przysięgajcie. Masz tak, masz tak, masz nie, masz nie. No i osoba, która złoży przysięgę, przestaje być człowiekiem wolnym, czego przykład mamy, że przestaje na Sienkiewicz w Popowie, gdzie niewolnie złożył odkręcić przysięgę, potem cały naród uznał za zdrajcę. A on niestety musiał otrzymać przysięgę. Bo przysięga, z jednej strony ona jest, dzisiaj jest lekceważona przez osoby, które lekceważą przysięgę, ta przysięga nic nie daje. One ją spodepczą, sprują, a osoby, które sprują wysoko sobie ocenią, nie złożą tak pomyśli przysięgi, bo nie wiedzą, komu przysięgają, na co przysięgają. Ja bym tutaj, jeśli macie inne zdanie, zabierzcie głos, ale byłbym za to przyceniem, że proszę was o to, żebym ja jako was przedstawiciel nie musiał tam przysięgać. Proszę. Przyjęto, tak? Siódmy, a szósty. Obrady nad hymnem śpiewane na sejmie walnym, bo grupica może coś w Polskę rota możliwa uchwała sankcji. Czy widzicie potrzebę śpiewania hymnu na sejmiku ziemskim? Ewentualnie, jeśli tak, to którego zaproponowano?